Rowanna. Rowanna. Ro. Wprawdzie nie jest wcześnie. Mieliśmy być o 8. To jest Jane. A to Valerie. Ozdoby naszego biura. O, dzięki. A to mój przyjaciel, Graham Trafford. Hello! Przygotuj drinki. Jane zajmie się Grahamem. Aha, chodź, pomogę. Strasznie jesteś ceremonialny. Chodź, chodź. Graham, tańcz z nami. A świeć tą muzykę. Hej. A gdzie jest Ro? Ro? Musiała wyjść. Co? Wyszła, nie ma jej. Mi się zdawało, że widziałem na dole jej samochód. Masz w sobie coś, wiesz? Co? No. Posłuchaj, ja. O co chodzi? Nie chcę, żebyś pomyślał, że... A coś ty zrobił z twarzą? Widzę, że ktoś tutaj stracił zimną krew. Posłuchaj. No. O co chodzi? Posłuchaj. Kochanie, usiądź na chwilę, muszę porozmawiać ze swoim przyjacielem, dobrze? Ty, Bob, nie lubię tego, no. Jesteś słodka, jak się złości. Nie lubię, jak ktoś klepi mnie po tyłku. Cokolwiek by to nie był. No, co się z tobą dzieje, Graham? Odejdźcie, proszę. Zostałem zaproszony. A kto cię zaprosił? Jak to kto? Ja cię zaprosiłem? No nie ty, ale Rowanna. Dzwoniła do mnie dzisiaj po południu. Prosiła mnie, żebym kogoś przyprowadził, bo ona jest
złym nastroju. O, teraz to dobrze rozumiem. Więc przyprowadziłem swoje znajome, a ona prosiła, żeby przyprowadzić jeszcze mężczyznę, wiesz? Jesteśmy same. Krach, krach, tam są same. Chodź tu do nas. Oto ja jestem wasz. Chodź. Przestańcie! Przepraszam. Dlaczego on tak wrzeszczy? No rzeczywiście, trochę przesadził. Pewnie dostał jakiegoś szału, wiecie. Słuchajcie. Szału. Napijmy się, co? Ja muszę iść na chwileczkę do łazienki. Ojej. Tutaj? Co robisz? Odejdź od drzwi! Przecież... Grafa! Przecież ja... No, co się tu dzieje? Grafa! Odejdźcie wszyscy! O co chodzi? Tu nie ma żadnego przyjęcia! No, co? Nie musisz tego powtarzać, oczywiście! Tak, ja też chcę iść. O co chodzi tu? Grafa! Odejdźcie wszyscy! To wszystko! Przepraszam. Nic więcej nie mogę powiedzieć. Zaraz, chwileczkę. Rowanna nas zaprosiła. Nie mogę, nie wytrzymam. Wynoście się! Nie pamiętam, kiedy się tak dobrze bawiłam. Wierzę. Gdzie jest Ro? Tu jej nie ma. No więc gdzie jest? Trafiliśmy na drobne domowe nieporozumienie, więc... Ja nie chcę się w nic mieszać. Jeżeli to kogoś interesuje, to my wychodzimy. Zaczekajcie. Przecież ciebie powinien obejrzeć jakiś psychiatra. Graha, wiesz, już dawno tak myślałem. Co masz na myśli? Psychiatra? Wyobrażam sobie, jakiego rodzaju pomocy on potrzebuje. Zaczekamy na schodach. Jeżeli wyjdziesz... Pytałem, co masz na myśli. Weź tę rękę. Jesteś chory, Graha, cholernie chory. Możesz coś zatrzymać, whisky? Z podziękowaniem za idiotycznie... Stracony wieczór. Kiedy będziesz zdolny rozmawiać z normalnymi ludźmi, wtedy możesz do mnie zadzwonić. Pozdrowienia dla Rowanny. Biedaczka. Thank you.
czeka, bo... Jesteś sam? Tak, tak. Przepraszam cię. Tak. Mogłeś mi powiedzieć. Tak. Co się stało? Co z nimi zrobiłeś? A nie, czekają tam na schodach. Przepraszam cię, no. Głupio to wyszło. Napijesz się. Nie, dziękuję. Odeszła? Odeszła. Zostawiła cię. Ty źle się czujesz? Nie, czuję się dobrze. Czuję się bardzo dobrze. Muszę się wziąć w garść. A, stary, no. No. Co się tu stało? Powiedz. Sam chciałbym wiedzieć, chciałbym zrozumieć, ale nie potrafię. O czym ty mówisz? A nie, to nie ma żadnego znaczenia. Bob czy ja... Przedtem powiedziałeś, że jestem chory. No byłem wściekły. No. Tak, ale to może być prawda. Ale daj spokój, grata. Zauważyłeś? No dawno. Robota rowanny, co? Może, nie wiem. Bob. Potrzebuję twojej pomocy. Zawsze ci przecież pomagałem dawniej. Tak, ale tym razem... Chodzi o zupełnie coś innego. Tym razem... Ro jest w sypialni. W sypialni? Ro! Takiej nienawidziłeś? Nie. To nie to. Dlaczego, Kram? Nie wiem, jak to się stało, rozumiesz? Ja w ogóle nic nie wiem. O czym ty mówisz? Przecież to jest wstrząsające. Czego ty nie wiesz? Ja nie pamiętam. Bob, uwierz mi. Nie pamiętam, żebym to zrobił. Wyjaśnij. Wytłumacz, dlaczego ja nic nie pamiętam. Boże święty. Bo staram się. Niczego nie mogę sobie przypomnieć. Jak to nie pamiętasz? Bob, musisz mi uwierzyć. Prześmiej. Drugi raz miażdżysz mi rękę. Wiem. Przepraszam. Bob, zanim przyszedłeś, wiedziałem tylko, że ona jest tam. Ja byłem tu. Musiałem usnąć albo stracić przytomność. Piłem przedtem. Pokój był pusty, głowa mnie bolała. Ja nigdy przedtem nie miałem takiego bólu głowy. Więc kto? Co? Jeżeli nie ty, kto mógł ją zabić? Był tu ktoś? Nie. Dzwoniłeś na policję? Właśnie miałem zamiar. Jak to, nie dzwoniłeś na policję? Powiedziałem już. Miałem zamiar. A co miałem im powiedzieć? Zrozum, Graham, nie możemy tutaj siedzieć tak, podczas kiedy ona tam. Musimy zadzwonić. Mógłbyś mi pomóc? Zanim zadzwonimy na policję. No przecież musi być jakieś wytłumaczenie. Jakie wytłumaczenie? Nie okłamujmy samych siebie, Graham. Nie zabiłem jej. Nie miałem powodu. Nie zabiłem jej. Kochałem ją. Wiesz, Bob, że ją kochałem. Nie zabiłem jej. Skąd możesz... Przysięgam! Przed chwilą powiedziałeś, że niczego sobie nie możesz przypomnieć, Graham. Bob, pomóż. To wszystko, co cię proszę. Pomóż.
Pozwól mi się cofnąć do początku. Tak, jak to robiliśmy dawniej. A dawniej. Tak. Myślisz, że to to samo? Może. Czekaj, czekaj, czekaj. Spróbujmy. Ale słuchaj, zaraz potem musimy zadzwonić na policję. Tak. Obiecaj mi, że zaraz potem zadzwonimy na policję. Powiedziałem już, że tak. Muszę się napić. Nie, nie, nie powinieneś teraz, Graham. Bob, proszę cię. Nie sądzisz, że bym zdolny, że mógłbym wyjść tam i... Nie wiem. Chociaż... Może. Graham. A Korea? 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 Wieki całe upłynęły. Do diabła. Ty też zabijałeś? Ale mnie to nie sprawiało przyjemności. Myślę, że tamte wspomnienia mnie nie prześladują. Chcesz ułożyć te wszystkie fakty po kolei, tak jak w układance? Właściwie jest to zajęcie lepsze dla policji czy dla psychologa, ale jeżeli to ma pomóc ci przekonać samego siebie, to spróbujmy. Spróbujmy, Graham. Ja się mam przekonać? O czym? Że zwariowałem? Tak jak wtedy w Korei, tak? To chciałeś powiedzieć. Ja się zastanawiam, co byś zrobił, gdybyś przyszedł do domu i zastał Ross kim innym w łóżku. Oczywiście to jest teoria. Czy twoje usposobienie pozwoliłoby ci zachować spokój, czy też dostałbyś tego swojego ataku szału? Ro nie była taka, żeby... Ty ją zaniedbywałeś, Graham. Po 12 godzin siedziałeś tam w tej swojej agencji. Ona wtedy cały czas była sama. A wiesz, że zazdrosny mąż potrafi być brutalny. Nie zabiłem jej! Nie! Skąd masz wiedzieć? Przed chwilą powiedziałeś, że niczego sobie nie możesz przypomnieć, Grach. Więc jestem obłąkany. O to chodzi. Czy strach przed tym nie towarzyszył ci od dawna? Jeszcze od dzieciństwa? Przypomnij sobie. Pamiętasz, jak usunąłeś z kartoteki opinię psychoanalityka? Z kartoteki wojskowej? Lekarz potrafi określić stan. Dlatego miałbym nic nie pamiętać. Bo jestem umysłowo chory, tak? Gdybym był, to nie mógłbym tu siedzieć i logicznie rozumować. Nie potrafiłbym pracować, stworzyć z niczego firmę. Wariat by tego nie dokonał. Ale skąd szaleniec ma wiedzieć, że jest szalony? Ha? Ha? Lepiej zadzwońmy na policję. Nie! Nie! Tego się nie da uniknąć. Nie, nie jestem jeszcze gotowy! Bob. A teraz wydaje mi się to nieprawdopodobne, żebym mógł kogoś... Kracha. Myśmy razem dojrzewali, prawda? Właściwie byliśmy jak dwaj bracia. Tak. To ja chyba mogę pozwolić sobie na to, żeby być zupełnie szczery, nie? Wiesz co? Jak ja sobie teraz przypominam to wszystko, co tam się między nami działo, to ja właściwie już dawno się tego spodziewałem. Co? Ja się dziwię nawet, że to nie nastąpiło wcześniej. Co powiedziałeś?
Graham, jak ci się wydaje, dlaczego ja wyjechałem do Stanów? Żeby tam zbankrutować. Nie. Nie całkiem tak. Ja się ciebie bałem. Albo raczej bałem się o ciebie. Wiesz, że może ja przeczuwałem to, co nastąpiło, to, co znalazłem w tej sypialni. A przez te wszystkie lata tak to odbierałeś? Czemu się ze mną przyjaźniłeś? Bo miałem do spłacenia dług. Dług wdzięczności. Wobec twoich rodziców, którzy dali mi dom. Wtedy, kiedy moi rodzice umarli. Bo kochałem ich. A ty nie. Bo uważali mnie bardziej za swojego syna niż ciebie, Graham. I to zawsze stało między nami. Twój ojciec był wspaniałym człowiekiem. Wiem, kim był mój ojciec. Ja chciałem iść własną drogą. I poszedłeś własną drogą. Słuchaj. Może ty masz rację. Może rzeczywiście należy się cofnąć wstecz. Może to nam ułatwi, pozwoli zrozumieć. Weź na przykład szkołę. Co szkoła? A pamiętasz Grenzola? Tego wielkiego z ramionami jak u goryla. Pamiętasz? Wszyscy się go bali w szkole. Pamiętasz, jak mnie pobił w szatni? Ty wszedłeś jak kończę. Ja nigdy nie zapomnę wyrazu twoich oczu, Graham. Podszedłeś do niego tak, jak gdyby nigdy nic od niechcenia. I nagle jakby cię ktoś to prąd włączył. To, co zrobiłeś, Graham. Wiesz, że chłopcy lubią bójki, ale to coś ty wtedy zrobił. Nie, to... Słuchaj. Grenzol leżał na ziemi, a tyś stał nad nim jak sęp, jeszcze gotów się rzucić na niego, jak szaleniec. Nie, to nie było to. On spędził 3 tygodnie w szpitalu, tak? Graham, to już wtedy tak wyglądało. Broniłem przecież ciebie. Ja też tak myślałem, wtedy tak myślałem, ale potem zrozumiałem, że tobie to sprawiało przyjemność, wiesz? Widok krwi, cierpienie, to cię podniecało. Jeden wypadek nie świadczy o niczym. A Korea? Pamiętasz? Pamiętasz tego jeńca? On nie miał chyba 19 lat. Pamiętasz? Przyszedł wygłodniały. Pozwoliłeś mu usiąść przy ognisku, pozwoliłeś go nakarmić, a potem kazałeś mu wstać. Sposób, w jaki to powiedziałeś, przeraził nawet mnie, Graham. Przypomniała mi się zmasakrowana twarz Grenzola, a potem zacząłeś go przesłuchiwać. Biłeś go dotąd, póki mógł stać na nogach. A potem, jak leżał, nie! Myślałem, że chcesz, żeby zamarzł na ziemię. Ja się wtedy za nim ująłem, ale ty dołożyłeś do ognia, pamiętasz? Czas! Jego krzyk chcieli słyszeć w drugim końcu doliny. Tak to wyglądało, Graham. To była wojna, tego od nas wymagano. Sprawiało ci przyjemność zadawanie bólu i cierpienia, Graham. Odpokutowałem to w szpitalu. Wiesz, że chciałem popełnić samobójstwo. Wiem. Ale to by życia jeńcowi nie przywróciło. Myślisz, że dowództwo interesowało się, w jaki sposób zdobywałem informacje? Dostarczałem im tego, co chcieli wiedzieć. I nie myśl, że byłem jedynym, który to robił, który miał odwagę to robić. Do tego też potrzebowałeś odwagi? Ja nie chcę tu nikogo. Zostań ja sam. Bob! Proszę cię, nie chcę tu nikogo! Powiedziałem, że wychodzę. No dobrze, ale kiedy? No przecież nie możemy wiecznie stać na schodach. No. Czekamy już 20 minut. 20 cholernych minut. To się cały czas na nas gapi. No nie możemy dłużej czekać, ale... Bob. No więc wychodzisz, Bob. Tak czy nie? Bob, wypraw je, proszę. Niech wyjdą! Czekaj. Posłuchaj, ty wiesz, co ci powiem? Jesteś... najbardziej odrażającym facetem, jakiego kiedykolwiek spotkałam. Jego żonce trafił się wyjątkowy skarb. Bo wyprawię. A kim ty właściwie jesteś, co?
Słuchajcie, dziewczyny, następnym razem pójdzie lepiej. Nie zanosi się na żaden następny raz, kochanie. Tak, tak, nie. Więc lepiej pójść po rozum do głowy teraz. Teraz, Bob, albo jutro całe biuro usłyszy, co się tu działo. Bądź rozsądna, Walerii. Macie tutaj, tam jest na rogu chińska restauracja, tam sobie posiedźcie chwilę, zamówcie coś, a ja do was przyjdę, dobra? Możesz nie przychodzić. Nie przypuszczałam, że możemy być kłopotliwym towarzystwem. No, przepraszam. Chodź, chodź. Przepraszam, że tak wyszło. Przeklęty. Graham powinien zostawić whisky. Powinienem? Dokąd idziesz? W końcu to nie ja ciebie prosiłem o pomoc, prawda? Pomoc, wywlekanie w przeszłości. No już dobrze, przepraszam. Nie zostawiam mnie, Bob, proszę. Mam przed tobą uklęknąć. Bob, miałeś rację. Jest coś tutaj. Jestem tego świadom. Wiesz? Tu. Tu jest przyczyna tego, co się działo z Grenzolem. W Korei tu. Ale nie potrafiłbym zabić Rowanny. Nikogo, kogo kocham. To wiem, wiem. Miłość, nienawiść dzieli cienka granica, wiem. Ale jaki byłby powód? Poważny powód. Kochałem ją. Możesz mi nie wierzyć. Wierzę, Graham. Wierzę. Rzeczywiście chyba nie ma faceta, który przeszedłby obojętnie obok Rowanny. Widzisz, myśmy dotąd nie mówili o niej. Mi się zdaje, że ona była tak samo winna, jak i ten, kto... Przepraszam cię. Wiesz, że ona była... erotomanką. Co? Chyba musiałeś wiedzieć. Na przykład mnie zaciągnęła do łóżka nazajutrz po tym, jak poznaliśmy się. Kłamiesz. Istotnie to prawda, Graham. Nie tylko mnie jednego. Ty, biedaku, cieszyłeś się nią podczas kiedy inni... Williams. Ty kłamiec. To prawda. A ty przestań! Ty kłamiec! Ty furiacie przecież. Mogłeś mnie udusić. Przepraszam cię. A jeżeli to nie świadczy o tym, że jesteś... Nie powinieneś tak mówić o Ro. Nie powinieneś. Ja powinienem zadzwonić na policję, zanim mnie zabijesz. Ro nie była taka, żeby... Boże kochany, a co by się stało, gdyby telefon nie zadzwonił? A jeżeli była taka, jak powiedziałeś, jeżeli... Rzeczywiście. To z mojej winy. Słuchaj, Graham. Zdaje mi się, że jesteśmy bliscy zrekonstruowania biegu wydarzeń. Posłuchaj mnie. Może to było tak. Wchodzisz pijany do domu. Ona cię zaczyna drażnić, wiesz, jak to ona. Ty ją uderzasz, ona cię rozdrapuje twarz. Rozumiesz? Ja już mówiłem.
Nie pamiętam. To do diabła, ty. Te wszystkie nasze próby. Ja ci już bardziej nie potrafię pomóc, Graf. Zaraz. Sekundę. No musisz coś pamiętać, Graf. Zrozum, to ci daje szansę. Jaką szansę? Zmniejszona odpowiedzialność, świadectwo lekarskie. Graham, i tak będziesz oskarżony o zbrodnię, a dobre świadectwo lekarskie wie... Słuchaj, nie mamy zbyt wiele czasu, powiesz tak. Przyszedłeś do domu pijany, zastałeś Rowannę w sypialni. Zacząłeś mówić o jej kochankach, ona wtedy rzuciła się na ciebie, ty straciłeś panowanie nad sobą i... Rozumiesz? I udusiłem ją. Tak mam powiedzieć? O co chodzi? Nie rozumiem, o czym ty mówisz. A jak to? Rowanna nie została uduszona. Leży tam, twarzą do podłogi, z halką zawiązaną dookoła szyi. Widziałem. O co chodzi? Ona nie leży na podłodze i nie została uduszona. Jak to? Leży w łóżku. Jest pocięta cała nożem, cała we krwi. Nie, to nieprawda. Cała pościel zbryzgana krwią, nawet ściany. Kłamiesz, musisz kłamać. Chcesz mi wmówić? Ja chcę ci wmówić to, co sam widziałem, Graham. Na podłodze. Nie! Muszę zobaczyć ze względu na siebie. To tam. Rzucałem pana trupoga. Położył się, o co chodzi? Co mogło pana trupoga stoi na niewłaściwym miejscu? A to ja sam przedstawię, dziękuję. Dziękuję bardzo. Graham. Gdzie są kluczyki od samochodu? Muszę przestawić samochód, Rowanny źle stoi. Gdzie są kluczyki? Samochód? No gdzie są? W torebce. W sypialni? Tak.
Zamykasz drzwi? Dlaczego zamykasz drzwi? Chyba powinienem. Pani Treford. O! Zdawało mi się, że widziałam pana pędzącego po schodach. Nie. Ja... Czy pani Treford jest w domu? Nie ma jej tu. Mam nadzieję, że nie weźmie pan mnie za złe sposoby, w jakie tu weszłam. Ale drzwi nie były zamknięte. Dobrze się pan czuje? Tak. Nazywam się Collins. Mieszkam tutaj, obok państwa, w sąsiednim mieszkaniu. Chybaśmy się dotychczas nigdy nie spotkali, wyjąwszy mijanie się na schodach. Oczywiście widywałam pana w windzie raz czy dwa. Znam również dobrze pana żonę. Tak. Dobrze ją znam. No, nie jest to bliska znajomość, rozumie pan, ale... Mojej żony tu nie ma. Jeżeli pani chce ją zobaczyć... Nie, ja raczej... Nie ma jej tu! Proszę posłuchać. Źle się czuję. Wcale się temu nie dziwię. Po tym wszystkim, co się tu musiało dziać, sądząc z odgłosów. Nie rozumiem. O czym pani mówi? Mówi o niedopuszczalnym hałasie dochodzącym z tego pokoju. Całkiem niedawno słychać było przerażający krzyk. Zupełnie jakby kogoś mordowano. Co? Krzyk kobiety. Kobieta krzyczała? Tak. O której? O której pani to słyszała? No nie wiem dokładnie o której. Chyba było około w pół do siódmej. Byłam bliska wezwania policji. Jestem wdową, żyję samotnie. To było dla mnie wielkie przeżycie. Wiem, że nie jest dzisiaj w zwyczaju mieć wzgląd na innych. To staroświeckie, szanować czyjeś uczucia. No ale widzę, że przyjęcie, czy co to było, skończone. No, mało brakowało, a wyleciałaby panu z ręki. Rozumiem. Nie można tej sprawy załatwić polubownie. Trudno się porozumieć z człowiekiem niepoczytalnym. Proszę stąd wyjść. Proszę stąd natychmiast wyjść. Sąsiadka. Czego chciała? Nic. Bzdury. Jesteś... Chyba mam gorączkę. Aha. Czy ona nie sprowadzi policji? Kogo? Policji, Graham. Nie, nie myślę. Kiedy szedłem do sypialni, ta krew na podłodze, na łóżku, na ścianach, wszędzie. Tylko szaleniec mógł to zrobić, żeby tak. Ona leżała na podłodze. Albo tak mi się zdawało. Ciągle niczego nie pamiętasz. Czy ja byłem chory przez ten cały czas? Choroba czekała na taką właśnie chwilę. Tego nie wiem. Co różni człowieka zdrowego od chorego? Jaka jest różnica
między jednym a drugim. Jeżeli to ja, to nie potrafiłbym znieść samego siebie. Nie mógłbym żyć. Rozumiesz? Ja na początku pytałem cię, a ty mi nie odpowiedziałeś. Czy Rowanna cię zostawiła? Dlatego się pakowała? Pakowała? A przecież w jej sypialni stoją dwie walizki, jedna do połowy zapakowana. Miała zamiar odejść od ciebie? Z kim innym? Powiedz mi, o której normalnie wracałeś do domu? Około 6-7. Zależnie od roboty. Dzisiaj wróciłeś wcześniej niż zwykle. Tak. A był jakiś powód? Nie. Kiedy wróciłeś, Ro była tu. Tak. Tu w tym pokoju? Nie w tym. W sypialni? Pakowała się? Nie, słyszałem, że się kąpię. A o której wróciłeś? Nie potrafię powiedzieć. Spróbuj, Graham. Gdzieś za kwadrans 6, przypuszczam. Czyli jak wróciłeś, gdzieś koło 6, Ro jeszcze żyła, tak? Myślę, że ona... Myślę, że ona umarła o 6:30. Dlaczego tak myślisz? Kobieta, która stąd wyszła, pani Collins, słyszała hałas. Hałas? Tak. Krzyk kobiety około 6:30. Rozumiem. Co się wtedy musiało stać? Ile wypiłeś dzisiaj? Dużo. Ale ile? Byłeś pijany? No, chyba tak. Chyba? Na pewno. A więc była awantura? Jeżeli nie z powodu twojego pijaństwa, to z jakiegokolwiek innego, bo skąd miałbyś te zadrapania na twarzy? Posprzeczaliśmy się. Jeżeli już koniecznie chcesz wiedzieć. Ja niczego nie chcę, Graham. Niczego z wyjątkiem tego, żeby być o setki mil stąd. Graham, ostatecznie cokolwiek zaszło między nami kiedyś w przeszłości, jestem twoim jedynym przyjacielem. Przecież ty chciałeś analizy, prawda? A więc skup się. Doszło między wami do kłótni, tak? To nie była kłótnia, a raczej, jak powiedziałem, sprzeczka. Dobrze, sprzeczka, obojętne, co było potem, co się stało potem. Ona wróciła do sypialni. A ja usiadłem tutaj! Na chwilę. I co? Boję się, Bob. To zaczyna wracać. Boję się, Bob. Boję się. Spokojnie.
Spokojnie, Graham, a więc byłeś tutaj, siedziałeś w tym miejscu, robiła w sypialni. A co robiłeś? Nic. Piłeś? Nalałem sobie, tak. I? I wszedłem do sypialni. I co potem? Mówiłem coś chyba. A co mówiłeś? Usprawiedliwiałem się. Ona się pakowała. Tak, jedna walizka stała na łóżku, a druga walizka na stoliku przy łóżku. Zapytałem, dlaczego się pakuje. Odpowiedziała, że mnie opuszcza. Myślałem, że żartuje, roześmiałem się i spytałem się, dlaczego mnie opuszcza. Powiedziała. No? Powiedziała, że potrzebuje mężczyzny, który sprostałby jej wymaganiom. Dała ci do zrozumienia, że ty nim nie możesz być. Tak. To prawda? To było jasne, że poznała kogoś bardziej interesującego, bogatszego, młodszego prawdopodobnie. Czy powiedziała, dokąd się wybiera? Nie. A nazwisko tego mężczyzny? Nie, pytałem, nie chciała powiedzieć. No i co dalej? Wrzeszczałem coś. A co? Boże! Czy to ważne? Ważne! Chyba wołałem, żeby się wyniosła. To samo zrobiłem wobec tej kobiety. Miałem szklankę w ręku i rzuciłem w nią. A czy rzeczywiście zależało ci na tym, żeby odeszła? Żeby się wyniosła? Nie, to był blef. Myślałem, że jeżeli ja okażę obojętność, to... Ale to nic nie dało. Nie. Ubrała się i powiedziała, że wyprowadzi samochód przed dom. No i co? Co zrobiłeś wtedy? Właśnie zamierzałem zmienić ubranie, kiedy całkiem nagle głowa zaczęła mnie boleć. W jakiś taki dziwny sposób. Postanowiłem wziąć prysznic dla rozjaśnienia umysłu. Byłem w łazience, kiedy ona wróciła. Otworzyła drzwi i popatrzyła na mnie. Zawołała coś obraźliwego, ośmieszającego mnie, moje ciało. Udałem, że nie słyszę. Odkręciłem mocniej kranę, a ona wołała dalej, przekrzykując szum wody. I wtedy poczułem, że podnosi się we mnie jakaś fala. Zobaczyłem przed sobą olbrzymią, groteskową głowę jakiegoś monstrum z jednym okiem wpatrującym się we mnie. Zbliżałem się do tego czegoś coraz szybciej i wreszcie niby stalowa igła przebiłem samą oko potwora. I zanurzony w kleistym płynie kołysałem się. I nie było nic prócz ciszy. Przejmującej ciszy. Co dalej? Mów. Co było potem? Nic. Musiałem stracić przytomność. Sen. Stalowa igła. Lepki płyn. Graham. Wiesz, że to był opis morderstwa, jakie ci podsunęła twoja podświadomość. Jesteś chory. Jesteś bardzo chory, Graham. Leczenie szpitalne, zabójstwo w afekcie, a potem za kilka lat, jak wyjdziesz, to wyda ci się wszystko jakąś straszną bajką. Graham! Graham!
Cukiernia? Proszę natychmiast przysłać karetkę. Pan Trefort wypadł z balkonu. Tak, dziękuję. O co chodzi? O co chodzi? Pierwsza rzecz, jaką mi się w moim życiu udało dobrze załatwić, zabić człowieka. Lepiej zejdę na dół. I zostawisz zrozpaczoną wdowę? Zrozum, że ja powinienem zejść na dół. Ale żywi są tutaj. Byłam z ciebie dumna, kochanie. Pomysł był twój, plan jego realizacji twój, wszystko było twoje, zasługa także! Rozumiem, że to miał być komplement. Ale czym jest intryga bez aktorów, którzy ją odegrają? A wiesz, że to zdumiewające, co można osiągnąć przy pomocy kilku rekwizytów, czerwonej farby i specjalnego oświetlenia. Czy mogłabyś się teraz tym nie przechwalać? Ale to nie przechwałki, kochanie. To radość z tego, że się uwolniłam. A również uratowałam ci życie. Dzwoniąc sypialni, gdy on zaczął cię dusić. A swoją drogą, że sobie lepiej z nim poradziłam, kiedy musiałam go wynieść z łazienki i ubrać. Jak ty musiałaś go nienawidzieć, żeby to wszystko wymyślić? Jak ty musiałeś mnie kochać, żeby to wykonać? Nie zapominaj o sobie, kochanie. Za chwilę powiesz, że nie miałaś z tym nic wspólnego. Co robisz? Zobaczę, co się dzieje na dole. Posłuchaj, to nas ze sobą nierozerwalnie zwiąże. Lubisz być ze mną, prawda? Nie uważasz tak jak Graham, że mam zbyt wyszukane pomysły. No do cholery! Biedak, on ciebie kochał. On ciebie naprawdę kochał. Ale... wszystko się zmienia. Teraz ty mnie kochasz. Nie idź. Lepiej umyj karafkę. Nie chcemy przecież poczęstować policji napojem przyprawionym narkotykiem. Alkohol i LSD. To mogłoby być interesujące, wiesz? Co? Zobaczyć policjanta w tym stanie. Przestań, nie mam prawa w doprowadzaniu ludzi do śmierci. Nie czas na słabość, Bob. Nie chcesz mnie chyba rozczarować, kochanie? Uprzątnęłaś pokój? Ach, oczywiście, oczywiście. Wygląda tak jak zawsze. Dobrze, że zamknąłeś drzwi na klucz, bo mogłam sprzątać bez obawy, że on wyjdzie i zastanie mnie w roli wzorowej pani domu. Czy ty niczego... nie odczuwam? Właśnie. Owszem, żałuję. Żałuję 12 miesięcy małżeństwa. I żałuję, że nie było ciebie w pobliżu, kiedy poznałam Grahama. To by nic nie dało, ja wtedy nie miałem pieniędzy. Teraz też ich nie masz. To ja je mam. A pieniądze Grahama miały nas połączyć. Och, oczywiście nie tylko one. Lubię być z tobą. Graham nigdy nie był zręczny w tych sprawach. Posłuchaj. Musimy przekonać ich, że to był nieszczęśliwy wypadek, rozumiesz? Że Grahamowi po prostu zakręciło się w głowie i wypadł przez balkon. Pani Collins przysięgnie, że był pijany. Nieoczekiwanie korzystny świadek. Wszystko odbyło się idealnie. Bob, tylko spokój. Wszystko idzie zgodnie z planem. Ryzyko było w to wliczone. Na pewno wiesz, co masz mówić? Nie jestem dzieckiem. No to dobrze. Posłuchaj, zrobią analizę krwi, stwierdzą alkohol. I narkotyk. Oczywiście, a myśmy niczego nie zauważyli, rozumiesz? Policja sama uzupełni szczegóły, ja podam ogólną informację, ty coś dorzucisz, a reszta pozostanie w sferze domysłów. Wprowadziłeś samochód do garażu? Zaczynasz mnie przerażać. Bo wiem, czego chcę. Pamiętasz o wszystkich szczegółach. Mogę się tylko zastanawiać, co by się mnie przytrafiło, gdyby... Przewidziałam wszystko. Wierzę.
posłuchaj. Nie ma żadnych materialnych dowodów. Ale czy ty sam nigdy nie miałeś ochoty go zabić? Dawniej i teraz. Przecież to ty nauczyłeś go pić i pogardzałeś nim. Zazdrościłeś mu wszystkiego i zawsze. Byłem przygotowany na wszystko, tylko nie na morderstwo. Bzdury! Chcesz się sam przed sobą sprawiedliwić. A prawdą jest, że byłeś chętnym wspólnikiem, Bob. Nic więcej i nic mniej. Wykończyliśmy człowieka i teraz siedzimy sobie tutaj i gadamy. Przyznasz, że stanowimy dosyć obrzydliwą spółkę? Bob? Tak, tak. Proszę. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Sierżant Cooper. Proszę bardzo. O, przepraszam. To jest pani Trefor. To musi być bardzo trudne dla pani. Tak. A dla mnie także, dla policjanta, który wtrąca się zawsze w najmniej odpowiednich chwilach. Jednak muszę zadać parę pytań. To pański obowiązek. Dziękuję pani. Pani wyrozumiałość znacznie ułatwi mi pracę. On wypadł z balkonu, inspektorze. Sierżancie. Ach. No tak się złożyło, że nie jestem jeszcze inspektorem. Pokażę panu balkon. Po co ten pośpiech? Czy mogę zapalić? Proszę bardzo. Dziękuję. Postaram się możliwie mało panią niepokoić. Przepraszam bardzo. Czy mogę zapytać, kim pan jest? Ach, ja się nie przedstawiłem. Nazywam się Robert Davis. Jestem przyjacielem państwa Trefford. Z Grahamem chodziliśmy jeszcze do szkoły. Czy możesz nalać mi drinka, Bob? Myślisz, że powinnaś? Tak, bardzo proszę. A pan się napije, sierżancie? A nie, 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 dziękuję, wątroba. To mój jedyny nauk. Czy mogłaby pani możliwie dokładnie opisać wszystko, co miało miejsce bezpośrednio przed wypadkiem? No cóż, rozmawialiśmy. Mój mąż był mocno wstawiony. Obawiam się, że raczej było głośno i nawet pani Collins, sąsiadka... Wiem, wniosła skargę. No tak, przyszła tutaj i prosiła nas o spokój. Nie było mnie wtedy tutaj w pokoju. Rozmawiała z mężem, a on wykrzykiwał coś do niej i nawet rzucił szklanką. Tak? Tak. Po tym wszystkim ja i Bob pomyśleliśmy sobie, że należałoby zakończyć zabawę. Graham szalał tak, że w ogóle nie można go było powstrzymać. Aż tak. Mój mąż stawał się bardzo agresywny, kiedy wypił. Wrócił podpity do domu i posprzeczaliśmy się z tego powodu. Proszę, proszę mi wybaczyć pytania, czy ta kłótnia doprowadziła do czegoś bardziej gwałtownego? Tak. Uderzył mnie. Była jakaś szamotanina, czy coś w tym rodzaju? Bo zastanawiam się, skąd miał te zadrapania na twarzy. Że w czasie upadku. A nie, 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 to wcześniejsze zadrapania. Krew już zakrzepła. To ja go podrapałam. Proszę dalej. Poprosiłam Boba, żeby pomógł mi położyć męża do łóżka. Bałam się, że może zrobić coś nieobliczalnego. Wie pan... To go całkiem odmieniało. Mój mąż był bardzo nerwowy, skłonny do gwałtownych zmian nastroju, do depresji. A co go przyprawiło o depresję tego wieczoru? Nie wiem. No, po prostu nagle usłyszeliśmy krzyk Grahama wojącego do nas z balkonu. A co robił na balkonie?
Stał patrząc przed siebie, czy też spoglądał w dół na ulicę? Siedział, sierżancie. Siedział na poręczy balkonu i śmiał się do nas. Zawołał, jak się macie, podniósł szklankę. Nie zdając sobie sprawy z niebezpieczeństwa. By pan był tak pijany, że w ogóle chyba z niczego nie zdawał sobie sprawy. A więc siedział, zawołał do nas do dna, podniósł szklankę, przychylił się, wypadł. Czy tak się to odbyło? Mniej więcej. Więc obydwoje państwo stali tutaj i czekali, aż... Przepraszam. Pan to mówi jakby... Jakby co? Proszę mi wybaczyć, ja nie mogę tego zrozumieć. Wygląda na to, że żadne z państwa nawet nie usiłowało ściągnąć go z balkonu do pokoju, widząc, że jest w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Ale próba zbliżenia się do niego mogła być bardzo niebezpieczna. No tak, rozumiem. No cóż, może dostaniemy dobrą wiadomość ze szpitala. Powinni zadzwonić lada chwilę. Co takiego? O stanie zdrowia pana Trefforda. Więc on nie umarł? Nie. W każdym razie do chwili, kiedy karetka go stąd zabierała. Boże święty. Wypadł z czwartego piętra. Zdarzają się takie wypadki. Piętro niżej jest nieco wysunięty balkon. Nie zauważył pan? Złagodził upadek. Wie pan, co mnie zastanawia? Człowiek, mąż, przyjaciel wypada z balkonu i żadne z państwa nawet nie usiłuje zejść na dół, żeby sprawdzić, czy nie da się jeszcze czegoś zrobić lub chociażby być przy nim. Byłem wtedy przy pani Trefford, która była w szoku. Zawiadomiłem dozorcę. Nie potrafię być w dwóch miejscach naraz. A poza tym byliśmy przekonani, że już nic się nie da zrobić. No cóż, widocznie nie są państwo zbytnio nerwowi. Ja protestuję. Pan protestuje? Tak. Ja odbiorę pewnie ze szpitala. Sierżant Cooper, słucham. A dobry wieczór, doktorze, dobry wieczór. Tak, tak, rozumiem. Tak? Co takiego? Jest pan pewien? Tak, rozumiem, rozumiem. Nie, pani Trefford jest tutaj. Oczywiście, przekażę. Dziękuję. Niestety, pani mąż zmarł przed chwilą w szpitalu. Wyrazy współczucia. Chcę go natychmiast zobaczyć! Oczywiście, oczywiście. Za chwilę. Czy pani wiedziała, że pani mąż zażywał narkotyków? Narkotyków? Niemożliwe. To zupełnie nie w stylu Grahama. No, to informacja ze szpitala. Nie. Nie, 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 nic o tym nie wiedziałam. LSD i alkohol to bardzo niebezpieczne połączenie. Nic dziwnego, że rzucił się z balkonu, mógł mieć halucynację. Pani bardzo niewiele wie o swoim mężu. Sierżancie. Słucham pana. Mógłby pan teraz powstrzymać się od tego rodzaju uwag? Widzę, że jest pan tutaj bardzo zadomowiony. Pan mi zdaje się coś oskarża. A o co ja mogę pana oskarżać? Jedno, co pana obciąża, to próba ukrycia prawdy. Ktoś z mieszkania piętro wyżej widział, jak pan Trefford wypadł z balkonu. Nie wznosił żadnego toastu, ani też nie siedział na poręczy. Przeszedł przez poręcz i skoczył. Zrobił to, jak twierdzi naoczny świadek, rozważnie i spokojnie. I nie wyglądało to na żaden nieszczęśliwy wypadek, tylko na samobójstwo. Ja rozumiem, że dla rodziny
nieszczęśliwy wypadek, a samobójstwo to dwie różne rzeczy. Zresztą pani mąż już wczoraj omal nie popełnił samobójstwa. Co takiego? Pan chyba tego nie mówi serio. Jeden z policjantów patrolujących tę dzielnicę zauważył go nocą w parku. 5 minut drogi stąd. Siedział na ławce nieruchomo, patrzył tempo przed siebie. W ręku trzymał rewolwer. Policjant musiał się pomylić. To na pewno nie był Graham. A to jeden z ludzi z mojej brygady. Jest w tej chwili na dole. Rozpoznał pani męża natychmiast po przyjeździe. Ale dlaczego? Pani mąż mu się zwierzył. To znana prawda, że znacznie łatwiej powiedzieć coś obcemu niż najbliższemu człowiekowi. Bo odnoszę wrażenie, że pani nie wiedziała, że przedsiębiorstwo męża zbankrutowało. Zbankrutowało? Tego właśnie dowiedział się policjant. Pani mąż miał około 150 tysięcy funtów długu. Czy wszystko przepadło? Był ubezpieczony. Chyba nic nie płacą w wypadku samobójstwa. Radzę jutro z samego rana porozumieć się z agentem ubezpieczeniowym i z księgowym firmy męża pani. Zostaje pan tutaj z panią Trefford? Nie radziłbym zostawiać jej samej. To ja już pójdę. Aha, jeszcze jedno. Obawiam się, że będę musiał się jutro spotkać z państwem. Parę szczegółów. No to do jutra. Dobranoc. Wspaniały plan. Precyzyjne wykonanie. Wyrzuciliśmy z balkonu bankruta. A ty dokąd? Do swojego domu. Do domu? Tak po prostu? A po cóż miałbym tu zostawać? Bo mnie nie możesz zostawić sami, rozumiesz? Nie zapominaj o tym, cośmy razem zrobili, Bob. Pamiętaj o tym, że jesteśmy wspólnikami. Pamiętaj. Policja jest przekonana, że było to samobójstwo. Chyba, że wolałabyś im podać inną wersję. Bob! Bob! A idź! Wynoś się stąd! Tylko nie używaj windy! Poprzecięłam linę! Cieszę się, że nie straciłaś poczucia humoru. Thank you.